Powiedzmy, że mamy daną jakąś liczbę, na przykład nie wiem, niech to będzie 2000. No i to jest liczba zapisana z użyciem systemu dziesiętnego. A teraz ja chciałbym wiedzieć, jaka będzie postać tej liczby, jak zapiszę ją w systemie szesnastkowym. No i to jest zadanie, które za chwilę rozwiążę, ale zanim to zrobię, to zachęcam Cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim moje rozwiązanie obejrzysz. No ja to zrobię w ten sposób, że przedstawię 2000 jako sumę, Wielokrotności potęg 16, dlatego że 16 jest podstawą mojego systemu liczbowego, w którym chcę tę liczbę zapisać. No to będę potrzebował wiedzieć, jakie są te kolejne potęgi 16. 16 do zerowej to jest 1. 16 do pierwszej to jest 16. 16 do drugiej to jest 256. 16 do trzeciej to jest 4096. No i to już jest więcej niż 2000, więc już nawet tej Potęgi 16 nie będę potrzebował, żeby 2000 zapisać. Więc największą potęgą 16, jaka się mieści w 2000, to jest 256. Tylko teraz pytanie, ile razy się mieści? To pomogę sobie kalkulatorem, żeby to sprawdzić. Czyli chcę podzielić 2000 przez 256. No i to jest 7 i trochę. Czyli na pewno 256 mieści się w 2000 7 razy. Czyli to będzie 7 razy 256 i zostanie jakaś reszta. Jaka reszta no to zobaczmy. Od 2000 odejmę teraz 7 razy 256. Reszta wynosi 208. Czyli reszta jest równa 208. No to teraz tę resztę muszę rozłożyć na potęgi 16. No to muszę sprawdzić, ile razy 16 się zmieści w 208. No 256 to jest więcej niż 208, dlatego tutaj mamy 7. To jest ta reszta, która pozostaje podzielona przez 256. No to zobaczmy, ile to będzie 208 podzielić na 16. 208 podzielić na 16. To wychodzi dokładnie 13, czyli już nie będzie żadnej reszty. To znaczy to jest po prostu 13 razy 16 i koniec. Czyli ta moja liczba 2000 to jest 7 razy 16 do potęgi drugiej. I dodać. 13 razy 16 do potęgi pierwszej. Więc jeżeli teraz chcę zapisać to w systemie szesnastkowym, to muszę zacząć od cyfry jedności w systemie szesnastkowym. Tutaj są jedności, czyli 16 do zerowej. Tu w tym rozkładzie nie występuje w ogóle jedynka. Czyli to tak, jakbyśmy mieli tutaj 0 razy 16 do potęgi zerowej. Czyli tutaj ta cyfra jedności będzie równa 0. Następnie będziemy mieli cyfrę 16, czyli 16 do 1. A ta cyfra to jest 13. No ale 13 to są dwie cyfry. Tylko w systemie 10 13 zapisujemy w ten sposób. A jak zapisujemy 13 w systemie 16? No przypominam, że w systemie 16 mamy symbole na oznaczenie liczb od 0 do 15. No i dziesiątkę oznaczamy jako A. A to jest 10. B to jest 11. C to jest 12, D to jest 13, E to jest 14, a F to jest 15. Czyli cyfrą 16 będzie tutaj w tym wypadku 13, czyli D. Tutaj będziemy mieli cyfrę D. No, a na miejscu 256, czyli 16 do 2, mamy cyfrę 7. Czyli zapis w systemie szesnastkowym liczby 2000, czyli 2000 w systemie dziesiętnym tłumaczy się na liczbę 7d0 w systemie szesnastkowym. Takie jest rozwiązanie mojego zadania. Czyli rozwiązałem zadanie i mógłbym w zasadzie skończyć w tym momencie. Ale chciałbym pokazać jeszcze inny sposób rozwiązania tego zadania. Tutaj w tej metodzie znajdowałem najpierw tę cyfrę 7, potem cyfrę d, potem 0. Musiałem znać te potęgi 16. A jest taki sposób, który pozwala znajdować te cyfry od końca, poczynając od tej, a kończąc na tej wiodącej cyfrze. No i on polega na tym, że się wykonuje serię dzieleń z resztą przez podstawę naszego systemu liczbowego, czyli przez 16. Czyli dzielimy zawsze przez 16. 2000 podzielić przez 16 to może użyję kalkulatora. 2000 podzielone przez 16 to jest 125 równo bez reszty. No więc wynik dzielenia zapisuję tutaj pod spodem, to jest 125, a tutaj zapisuję resztę z dzielenia. Reszta jest równa 0 w tym wypadku. Teraz 125 znowu dzielę z resztą przez 16. 125 podzielić przez 16. No to jest 7 z kawałkiem, czyli muszę jeszcze obliczyć, jaka jest reszta. Czyli wynik z dzielenia to będzie 7. Wynik z dzielenia to będzie 7. A reszta. No to muszę 125 odjąć. 7 razy 16 obliczyć. Reszta z dzielenia wynosi 13. Czyli. Tutaj zapiszę sobie 13. No i teraz muszę 7 podzielić z resztą przez 16. No ale 7 podzielone z resztą przez 16 da w wyniku 0, a 7 jest reszty. Bo po prostu w siódemce 16 się już nie mieści. Po prostu siódemka to jest ta reszta. No i przypominam, że 13 w systemie szesnastkowym zapisujemy jako D. No i tutaj mamy te cyfry 0D. I, 7. I ta szukana postać to jest 7D0. Taka jest postać liczby 2000 w systemie szesnastkowym. Czyli to co w systemie dziesiętnym u 2000, w systemie szesnastkowym ma taką postać. Moim zdaniem ten algorytm jest bardziej efektywny, czyli po prostu szybszy niż ten, który pokazałem w pierwszej części filmu. On działa dla dowolnej podstawy. To znaczy tutaj dzieliliśmy przez 16 i znaleźliśmy postać tej liczby w systemie szesnastkowym, gdybyśmy dzielili przez 2, to znaleźlibyśmy jej postać w systemie dwójkowym. To Znaczy musielibyśmy wykonać po kolei odpowiednią ilość dzieleń z resztą przez 2. I to jest algorytm, o którym wspominałem na zakończenie poprzedniego filmu. No, pozostawiam ci do przemyślenia, dlaczego ten algorytm działa i dlaczego daje poprawny wynik.